Empik Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco. Empik Go prezentuje. Nazywam się Natalia De Barbaro, jestem psycholożką, prowadzę warsztaty dla kobiet Własny Pokój. Jestem autorką książki Czuła Przewodniczka i felietonistką. Zapraszam Was serdecznie do posłuchania mojego podcastu Nowe Cnoty Nie Wieście. Co do tytułu, dziękuję za inspirację pracownikowi Ministerstwa Edukacji, który palnął coś wyjątkowo mało mądrego. No ale i bez tej inspiracji wiedziałabym, że świat potrzebuje i my potrzebujemy, i ja, i ty, popatrzeć na pewne jakości, które wciąż bywają unieważniane albo nawet wyśmiewane. Potrzebujemy sobie samym i innym dać prawo, żeby te jakości się jakby rozgościły w naszym życiu. Potrzebujemy popatrzeć na starość jako wartość, a nie coś, od czego mamy bezskutecznie zresztą uciekać. Potrzebujemy w naszym życiu powolności. Powolności. Ten odcinek będzie miał tytuł z pauzą w środku, bo bardzo mocno czuję, że jest ścisły związek pomiędzy powolnością a poczuciem wolności. Potrzebujemy rozkminy, bo rozkmina to jest przenikliwość. Widzenie świata w całej jego złożoności, w wielu kolorach, a nie biało-czarno. Potrzebujemy zrobić miejsce w naszym życiu na serdeczność. Nie na potulność, nie na grzeczność, ale serdeczność, która wypływa z serca i która od nas też wymaga umiejętności rozpoznawania i komunikowania naszych granic. Potrzebujemy bliskości z Matką Ziemią, swoistej przyziemności. To jest wielkie źródło zasilania naszej duchowości. No i wreszcie potrzebujemy frajdy. Frajdy, żeby wyjść za historię o tym, że codzienność ma być znojna, że mamy siebie ciągle przełamywać, ciągle się z czymś bić, zwalczać. Potrzebujemy lekkości i frajdy. Bliskość z Matką Ziemią, przyziemność, rozkmina, powolność, serdeczność, frajda, starość. Tak widzę nowe cnoty nie wieście. Posłuchajcie. Dzień dobry. Witajcie w pierwszym odcinku podcastu Nowe Cnoty Nie Wieście. Ja się nazywam Natalia De Barbaro i za chwilę będę miała wielką radość przedstawić moją gościnę. Dzisiaj będziemy rozmawiały o starości. Mam takie poczucie i dlatego nazwałam to w pewnym cudzysłowie nową cnotą niewieścią, że starość bywa umniejszana, wypychana, widziana jako coś, co ma się wydarzyć jak najpóźniej albo w ogóle nie wydarzyć. Chciałabym dzisiaj w rozmowie z moją gościnią, która jeszcze przez chwilę pozostanie tajemnicza, żebyśmy jakoś popatrzyły starości w oczy i też zobaczyły jakość, jaką starość wnosi. No więc moja gościni, bo mam jakąś taką potrzebę, żeby pozwlekać, żeby was podtrzymać chwilę jeszcze, zanim ją przedstawię. Dzisiaj tutaj przyszła w trampkach i czarnej, pięknej sukience z pół golfem i burzą rudych włosów. Jest psycholożką, jest terapeutką i to, co dla mnie, co mnie najbardziej raduje, jest moją mamą i nazywa się Maria De Barbaro. Cześć, mamo. Dzień dobry. Jej, ale fajnie. Cieszę się. Cieszę się, że to jest jakiś rodzaj dla mnie wzruszenia, przyjemności. Cieszę się na tą rozmowę. Czuję, że coś zrobimy dobrego nią. Tak. Ale też rozmawiałyśmy przed, zanim weszłyśmy do studia, o tym, że zależy nam na jakimś nielukrowanym pokazaniu, czy właśnie nielukrowanej, nieprzefiltrowanej rozmowie o jakości, jaką niesie starość. I chciałabym w związku z tym zacząć od takiego pytania, co jest, tak jak patrzysz na to, co jest trudne, co jest przykre
starości? No mnie się wydaje, że może od tego można by zacząć, że są różne starości. Nie tylko w sensie wieku. Na przykład dla naszej cioci, która ma lat 96, wiek 70 lat jest młodością, prawda? A dla kogoś, kto ma 70 lat, może to być wiek stary. Więc są różne starości, nie tylko z uwagi na to, że starość jest dużym, być może odległym, rozległym obszarem czasu, na którym się może toczyć przez wiele lat, ale że są różne jej postaci, tej starości. W jednej postaci jest znacznie mniej narażona na przykład na ciężar losu, ciężar utrat albo jakiś ciężar chorób, tylko jest związana ze zmianą jakby statusu egzystencjalnego, że już młoda nie jestem, ale bywają losy, które są szczególnie trudne. Więc chciałabym, żebyś nie, mówiąc o starości, nie myślały o czymś jednym, tylko o czymś, co jest wielopostaciowe, ma wiele oblicz, bo jeżeli ją będziemy sprowadzały do czegoś jednego, to możemy ją albo przyciemnić nadmiernie, albo uczynić zbyt lekkim opis tego, co dla niektórych ludzi jest prawie, że nie do uniesienia. Więc po tym wstępie mogę powiedzieć, co jest trudnego w starości, jeżeli tak, się zgodzisz. Tak, ja jeszcze powiem, że jest chyba też coś takiego w patrzeniu na starość. Nie pamiętam, gdzie to było. Gdzieś w jakiejś książce było takie zdanie, że na starożytnych mapach, jak już doszli do obszaru, którego nie znali, to pisali, dalej mieszkają już tylko smoki. I przypomniało mi się to, że czasami wydaje mi się, że na starość się patrzy jako właśnie nie na długi czas i nie na jakiś długi okres życia, tylko jakiś rodzaj takiego momentu, że już się tam nie patrzy, no teraz już jest stara. Że jakoś bywa okresem życia w opisie innych ludzi, też nas samych być może, jakoś spisywanym na straty. Moje czasy już minęły, a tymczasem będziemy na nią patrzeć jako na długi okres czasu, występujący w bardzo wielu wersjach i niosący różne trudności, ale mający też pewien rodzaj potencjału w sobie, tak? Tak. No to powiedz, co jest... Długi, jak dobrze pójdzie, ale w każdym razie może tak być, że jest to niekrótka postać, ale zgadzam się z tobą rzeczywiście, że starość nie jest przedstawiana i nie przygotowywuje się ludzi do niej jak do ważnego etapu życia, w którym miałoby się rozgrywać, być może czasami przez wiele lat, coś bardzo egzystencjalnie istotnego dla człowieka. Tylko że ona jest, to wiemy obie, tak jakby unicestwiana, przesuwana poza horyzont patrzenia, stara się jej nie widzieć. Możliwe, że myśląc, że w ten sposób się ją tak jakby przepędzi i że się człowiekowi uda nią nie spotkać, nie zmierzyć. Więc będę mówić o tym, co mi się wydaje, że jest trudnego w starości, bo tak. Mi zależy na tym, żeby uszanować ten ogromny trud i tą zmianę, która w związku ze starością tak jakby wnika w życie ludzkie i której siła jest taka, że wysiłki ludzkie mogą z tym... z jej siłą tej starości jakoś się mierzyć, ale muszą się poddać. I taki jest układ. I teraz to, co jest trudnego w starości, to jest, można by opisywać to, czy może nawet trzeba by opisywać to wieloma słowami. Ja to jakby streszczę, nazwijmy to, i ten mój opis będzie niedoskonały i będzie opisywał tylko fragment, który akurat przychodzi mi do głowy.
Ale możliwe, że też warto opisać, że to jest bardzo trudne, po to, żebyśmy szanowali ludzi, którzy się mierzą z takim doświadczeniem, żebyśmy rozumieli, że oni się z czymś mierzą, prawda? Tak. I na przykład, no mnie się wydaje, że mogłabym powiedzieć coś takiego, że generalnie może najtrudniejsze jest to, że starość jednak jest znacznie bliżej śmierci niż młodość. I oczywiście, że padają takie, jakby to powiedzieć, wesołe zdania, że nigdy nie wiadomo, kto pierwszy umrze, ale że wiadomo i to jest pewne, że starość jest bliższa śmierci niż młodość. A śmierć jest nieopisanie skomplikowaną, jakby trudną, nieprzyswajalną, trudną do przeżycia zmianą, być może utratą wszystkiego, jest na pewno tajemnicą, nie lubię pewności wokół niej, ale w każdym razie jest niezwykle trudnym zjawiskiem, które się tak jakby przybliża, gdy jesteś starszą osobą. To się łączy też z tym, że umierają ludzie, których znasz i czasami ci, którzy są ci bardzo bliscy. Więc jest to doświadczenie, które się wiąże z tym, że musisz się przygotować, jeżeli nie na utratę swojego życia, to na to, że będą umierały różne osoby, które znasz albo twoi kochani. I to, przez ciebie. Śmierć... bliskich, no powiedzmy na przykład równolatków lub niewiele starszych, za każdym razem, jak rozumiem, jest też takim potwierdzeniem czy taką podpowiedzią egzystencjalną, że twoja, moja kolej też przyjdzie. Tak, że jesteś w kolejce. W kolejce. Tak, tak, nie jesteś poza tą kolejką, tak. Wydaje mi się, że też jest ważną rzeczą, że robisz się krucha, że twoje ciało jest jakby słabsze, delikatniejsze, nie ma dawnego wigoru, jest mniej zgrabne, mniej mocy w nim jest, boisz się, że coś będzie jakby za wysokie albo za trudne do wejścia, zejścia. Ono jest narażone na różne bóle, które, czy choroby, które się mogą pojawić. Ciało się staje nie taką jakby łódeczką, którą dotąd sprawnie przesuwała się po, nazwijmy to, wodach życia, tylko ono ci zaczyna być może nie nieprzyjacielem, ale nie mówi ci tego, co byś chciała słyszeć. Nie mówię o skórze na razie, tylko mówię o samej kruchości istnienia. Zaczynasz czasami o chorobach. Czyli to jest tak, jak gdyby ktoś, kto nie sprawiał kłopotów i jeśli miałyśmy szczęście, to byłyśmy w jakiejś w miarę przyjaźni, nagle zaczynał, no właśnie, sprawiać kłopoty. I jako kobieta, która ma 52 lata w tej chwili, można powiedzieć, no ocieram się o to momentami, chociaż jeszcze no, czuję się bardzo sprawna, ale te momenty, kiedy na przykład wzrok mi się zaczął psuć i złapałam się na pewnego rodzaju, no tak jakby pretensji, że co ty robisz, o co ci chodzi w mój wzroku, nie? I no, rozumiem, że w dość nieuchronny sposób jest coraz więcej tych takich kawałków, które no, tak jak gdyby no, przestają być takim rzetelnym, milczącym pracownikiem. Nie? Że zaczyna coś nagle, zaczyna się psuć i wyobrażam sobie, że to też może rodzić taki rodzaj w pewnym momencie zależności od innych ludzi, czy od lekarzy, czy od kogoś, kto ma mi zawieźć do lekarza, czy już później być może od kogoś, kto ma pchać mój wózek, bo ja już na przykład nie mogę chodzić. I że to jest taka zależność, której się nie wybiera, tylko w którą zwłaszcza takie, że tak powiem, jednostki dumne szczególnie. I że to jest w ogóle bardzo też trudna sztuka przyjmowania tego. No, umówmy się, że no, bo nie widzicie mojej mamy. No moja mama jest po prostu laską. Nie,
tutaj ledwo znosi, to patrzę po minie, ale no w ogóle jak w życiu byście patrząc na nią nie pomyślały, że to jest stara osoba. Ja sama też tak o tobie zupełnie nie myślę, no ale rozumiem, że te 20 lat różnicy daje ci więcej wglądu w to szwankowanie ciała niż mnie. Muszę po tym, co powiedziałaś, zrobić chwilę przerwy, żeby wrócić do tematu, bo mnie trochę wybiłam cię tą opowieścią o mnie samej, więc wracam na szlak. Lepiej wróć na szlak, bo ja mogę mnożyć tutaj tak. Długo mówić o twojej uroki. W takim razie wracam. Wracam na szlak. Więc mi się wydaje, że rzeczywiście to jest to ważne, co powiedziałaś, że my, starzy ludzie, robimy się zależni od jakby dobroci czy pomocy innych. Teraz wydaje mi się, że w pewnym aspekcie dawniej starość mogła być łatwiejsza w tym znaczeniu, że świat się nie zmieniał w zawrotnym tempie i że człowiek stary dalej miał mniej więcej na zewnątrz siebie ten świat, który miał, gdy jeszcze stary nie był. A teraz następują takie zmiany świata, że człowiek stary może być upokorzony tym, że nie umie jakby obsługiwać tego nowego świata i nie umie się w nim znaleźć. Dzwonisz na przykład na infolinię i coś ci tam każą wciskać, odpowiadać na jakieś pytania, jakieś pytają cię o jakieś PIG albo BCW. No nie wiesz w ogóle o co chodzi. Twój, nie wiem, wnuk czy wnuczka bierze do ręki twój telefon, z którym ty walczysz, to mówię ogólnie, tak, bo to akurat nie masz wnuczki jeszcze, ale telefon, z którym ty walczysz od 40 minut w stanie rosnącej wściekłości i bezradności i coś trzy razy dotknie, jest zrobione i ty w ogóle nie wiesz, co się wydarzyło. Nie, że tego jest dużo. Tak, takiej jakby trudności poruszania się w nim i pewnego upokorzenia, proszenia się o pomoc w różnych sprawach, z którymi sobie nie można poradzić samemu. Więc to nie jest wygodna pozycja. I to się troszeczkę łączy z tym, że wysychają, że tak powiem, kanały narcystyczne, na których dawniej, przez które, czy w tych łożyskach dawniej taka żywa woda różnych właśnie narcystycznych dostaw się toczyła, prawda? Daj przykład. Dotyczących tego, jaka jesteś piękna, jaka jesteś chciana, jakie ważne jest twoje zdanie, że koniecznie musisz przyjść, bo bez ciebie cała impreza się nie uda, że się wspaniale ruszasz, że jesteś pełna energii i poprowadzisz doskonale firmę, że twoje zdanie jest takie, jakby to powiedzieć, niezwykle potrzebne dla innych. Jestem rozchwytwana, tak, świat mnie chce. Więc niezwykle gaśnie albo niezwykle się zmienia jakby zapotrzebowanie na ciebie i niezwykle studzi się to, co możesz dostawać w sensie, no tak jakby zachwytu, prawda? Zachwytu, aprobaty, chcenia, zaproszenia do jakiegoś uczestnictwa. No, ja na to patrzę też na jakiś taki potencjał, że w tym jest jakiś taki potencjał jakiejś lekcji egzystencjalnej. To znaczy, że no oczywiście, że im bardziej ktoś budował na tych, w cudzysłowie, lajkach, czy głaskach, czy zachwytach cudzych i im jakby słabszym takim centrum i z im słabszą wewnątrz sterownością wchodzę w tą starość, no tym mi może będzie trudniej przyjąć to jako coś, co może być też pożyteczne, no bo w sumie, wiesz, mi się przypomina taki obrazek z jakiejś książki tam około buddyjskiej, że gdzie ktoś napisał, że jesteśmy jak ziarenko piasku, które na pustyni krzyczy, jestem wyjątkowe. No i rozumiem, że to, że właśnie każdy z nas no jest w jakimś sensie takim ziarenkiem piasku, staje się wyraźniejsze. W tym sensie jesteśmy jakby bliżej jakiejś prawdy wtedy, kiedy, no ale to boli.
No właśnie, więc oczywiście, że można tak, zwłaszcza jak się jest młodym, jak ty, myśleć o takim przetworzeniu tego doświadczenia, no, doświadczenie dobre, ale mnie się wydaje, że trzeba się natrudzić nad tym, żeby taka zdolność człowieku powstała właśnie pewną pracą, która by miała prowadzić ku starości zamiast odprowadzać od niej i uciekać i jej zaprzeczać. I że to jest właśnie sugestia, jakich środków można użyć, żeby starość nie była tylko takim przeganianym przeżyciem, tylko żeby odkryć w niej dobra, które ona również zawiera. Czyli to jest tak, jakbyś mówiła, że trochę mogę się poprzez swoje życie, powiedzmy przed starością przygotować. Mogę się wcześniej przygotować do tego, żeby czas starości był też moim czasem, a nie już tym takim czasem, który sama wypycham poza doświadczenie swoje, tak? Jak? Właśnie absolutnie o tym chcę powiedzieć, że właściwie że starość może być okresem ważnym, i żeby się nie dać zwieść, że się w niej tylko traci. Dlatego, że my jesteśmy przyzwyczajani do tego, żeby widzieć zysk w takich podpowiedziach czynionych przez kulturę, prawda, że zyskiem jest ilość komplementów, albo zyskiem jest to, ile zarabiam, albo jaką pozycję w zawodzie zawieram. I to wszystko rzeczywiście się traci na starość, tak? Ale to nie oznacza, że starość jest czasem rzeczywiście jakby utrat, bo jest czasem utrat pewnych rzeczy, ale można się przygotować do tego, żeby rozumieć, że się różnych rzeczy nie traci. Czego się nie traci? Na pewno, gdyby ktoś obstawiał starość, że będę jak najdłużej piękna i młoda, no to przegra, no żeby nie wiem co, chyba, że młodo umrze. No to rzeczywiście jakaś szansa jest. Ale musi przegrać. Musi z tym przegrać, prawda? Musi przegrać z tym, że będzie wyprzedzany przez piękniejsze, że będzie mniej chciany po saremu, że tak powiem, prawda? Jako taki atrakcyjny przedmiot, tak? Ale teraz, gdyby się zastanawiać, jakie dobra na przykład zachowuje się w starości, to jak się dobrze zastanowić, bo na razie wychodziło na to, że się strasznie dużo traci i w ogóle żadnego interesu się nie robi na niej. Mi się wydaje, że zachowuje się przeogromne i ważne dobra. Na przykład zachowuje się, być może to, co powiem, może irytować niektórych ludzi, dlatego, że to może brzmieć tak, jakby to powiedzieć, niedoceniająco właśnie tego bólu starości. Ale można zachować na przykład, możemy zachować zdolność do kochania na przykład. Możemy kochać ludzi nie tylko tak samo, jak dotąd kochaliśmy ich, ale możemy ich nawet kochać bardziej, prawda? Bo jesteśmy na przykład mniej narcystyczni, prawda? Czyli zwalnia się... No, jak odpada to, co jest jakąś iluzją, czy okazało się nietrwałe, powierzchowne, to zostaje coś bardziej rdzennego, prawdziwego, robi się więcej przestrzeni na miłość? Może się zrobić, tak bo przecież wiele ludzi starych jest gorzkich, osamotnionych, pełnym bólu, zamkniętych. Starcy to nie są jakby istoty szczęśliwe, że przechodzą jakby wspaniałą przeobrażenie ducha, prawda? Ale o to chodzi, żeby myśleć o tym. I gdy się myśli, jakie dobra są zachowane, to różne dobra, niepozorne, ale głębokie, wcale nie są odbierane do ostatniego tchnienia. No na przykład rzeczywiście to dobro, że mogę kogoś kochać. Ja mogę na przykład nawet nie czuć, że
ludzie mnie kochają, ale ja mogę kochać na przykład, prawda? Albo mogę mieć zdolność do wybaczania na przykład, albo zdolność do tolerancji, albo zdolność do tego, żeby doceniać nadzwyczajność możliwości istnienia zmysłowego. Na przykład, że mogę patrzeć, słyszeć, nawet jeżeli słuch mam słabszy, wciąż mogę słyszeć, albo widzieć, albo czuć, poruszać się, czytać, słuchać czyjąś myśl. To są przeogromne dobra, które są nadzwyczajnymi jakby aspektami istnienia, z którymi jesteśmy tak oswojeni, że to już tak jak gdyby prawie, że nie istnieje. Czyli wtedy, kiedy moje ciało już wie, że jest śmiertelne i kiedy moja dusza już no, z tą śmiertelnością duszy, to nie wiadomo. Ale kiedy w każdym razie, kiedy moje jestestwo już wie, że jest śmiertelne, to może bardziej, mocniej czuć i bardziej cenić to, co kiedyś wydawało się no po prostu dane. Nie? Jest to pojęcie po angielsku, jak się mówi, taken for granted. Nie? Że przyjmuję, że to jest moje. Mnie się przypomina takie moje doświadczenie, które było, co prawda nastąpiło w młodości, ale bardzo trwale we mnie zapadło i jest, wydaje mi się, trochę podobne do tego, co mówisz. Mianowicie miałam taką, jak wiesz, taką przyjaciółkę, która była chora na stwardnienie rozsiane i, no i po prostu była obłożnie chora, czyli leżała, no nawet czasami siadała na wózku. Ja tam chodziłam do niej się z nią spotykać i pamiętam takie doświadczenie, że ja o własnych nogach wychodzę od niej i potem idę ulicą. I miałam takie poczucie, jakie to jest niezwykłe. Prawa, lewa. Prawa, lewa. Nie czuję bólu. Tak jak gdybym, nie wiem, właśnie płynęła łódką. Tak? No, że w sensie, no po prostu ten ruch jest lekki, moje ciało mi sprzyja. I to była jakaś niezwykle dla mnie ważna lekcja. No tak, o tym, jak rzeczy są tracalne, ale i przez to mogą też być bardziej cenione. Rozmawiałyśmy kiedyś o tym, o alternatywie wobec śmierci, czyli zgodziłyśmy się, pamiętam, w tamtej rozmowie co do tego, że to by był jakiś kompletny koszmar, gdybyśmy byli z kolei nieśmiertelni. Tak. No, rzeczywiście. I gdyby na przykład nie dało się, no po prostu gdyby nie dało się zakończyć życia, więc to co tracone, no nabiera też, czy to co widzę, jako że mogę to stracić, nabiera też jakiejś niezwykłej, może nabrać ogromnego smaku. Takiego stanu docenienia tego, tak. Co jeszcze jest takiego, co na przykład, co widzi, rozumie, albo może dać starość, a czego nie widzi i nie rozumie i nie może dać młodość? No, mnie się wydaje, że w starości posiadamy coś takiego jak odbyte życie. Życie, które odbyłam. I to jest rodzaj skarbu. A w każdym razie, dlatego też troszeczkę wskazuję to, że warto dbać o to, żeby ten zasób, to odbyte życie nie było jakby zmarnowanym czy zepsutym życiem. Zresztą wydaje mi się, że może być takim trudem wobec tego odbytego życia taka pozycja, w której człowiek nie umiałby sobie wybaczać pewnych rzeczy i że trzeba umieć tak patrzeć na swoje życie, żeby umieć sobie pewne rzeczy wybaczyć. To jest też pewna zdolność być może starości, żeby innym ludziom wybaczać, sobie wybaczyć, bo nie ma życia, które by tego nie wymagało, prawda? Ale w każdym razie posiadamy coś takiego jak rodzaj zasobu. Tak jak gdyby uzbieraliśmy wewnątrz siebie, może nieskończone, bo jeszcze żyjemy, ale właśnie życie. I to, cośmy uzbierali, jest pewną tajemniczą, szczególną i być mogące ją zawierać dobro takiej szczególnej własności, taką rzeczą ukrytą, tak?
żyłam do swoje tego, życie. I do tego jest konieczna starość, ponieważ młodość ma, nie może tego uzbierać, prawda? I to uzbieranie tego, to jest tak jakby naistnieć na tyle długo, żeby coś z tego istnienia w środku w sobie mieć. Tak. Ludzie zresztą czasami, przepraszam, że cię nie dopuszczam do słowa, a że ludzie czasami są pytani, czy wolałabyś być młoda, i często odpowiadają, że tak, ale niektórzy, i pojawia się taka odpowiedź, że mówią, no chciałabym mieć lat 20 czy 30, ale mądrość czy doświadczenie, które mam teraz. I gdyby go zapytać, takiego człowieka, jego czy ją, no ale nie, tak się nie da. Możesz mieć albo 20 lat bez tego, albo tą mądrość, którą masz teraz, mądrość, ten zasób, który masz, to nie wiadomo, co by ludzie wybierali. To nie jest oczywiste. Tak, to nie jest oczywiste, czyli jest, ja przypomina mi się, że taka rzecz, którą robię na warsztatach, że jak prowadzę warsztaty dla kobiet, to na początku sumujemy lata swojego życia. Patrzymy w 10-osobowej grupie, ile tych lat jest. No i to jest tam na ogół między, powiedzmy, 400, a nie wiem, 550. I jak ta liczba pada, to jesteśmy wszystkie tym jakoś przejęte, że tyle lat użyłyśmy, nażyłyśmy i mądrość, to jest oczywiste, że jakby, że w tym pokoju jest mądrość, że właśnie zasób tych historii daje nam jakąś tam, powiedzmy, zbiorową czy kręgową mądrość. Ale też to, co dla mnie jest ważnym rozróżnieniem, to jest to, że to nie chodzi o osiągnięcia, że nie chodzi o listę osiągnięć, tylko że lata tego życia są zasobem, ze zmaganiami, z tym, co w takim świecie właśnie oceny można by nazwać porażką, z tymi rzeczami, których być może... No tak jak sobie patrzę na przykład na swoje życie, no są rzeczy, które mi się przydarzyły, których na pewno sobie nie życzyłam, które nie chciałam, żeby się wydarzyły, które były jakoś źródłem dla mnie bólu. No na przykład jak się starałam o dziecko i nie mogłam zajść w ciążę i nie zaszłam i potem adoptowaliśmy naszego dzisiaj prawie 19-letniego syna. No czy ja bym sobie chciała to odebrać? No nie chciałabym sobie tego odebrać. Nie, kiedyś, pamiętam, powiedziałaś takie zdanie, nie da się przejść przez życie suchą stopą. I to wydaje mi się bardzo prawdziwe, ale też jakby mnie ktoś spytał, czy ja bym chciała przejść przez życie suchą stopą, chyba bym nie chciała. No i rozumiem, że człowiek stary mężczyzna czy stara kobieta, która staje naprzeciwko tej historii swojego życia, patrzy po prostu na, czy przynajmniej może patrzeć na jakąś piękną, wieloznaczną historię. Przypomina mi się też taki terapeuta, którego książkę mi pożyczyłaś i niezwykle mi się spodobała. I mówiłaś, wiedziałam, że ci się spodoba. Michael White, nieżyjący już, australijski, nie? Terapeuta. I on mówił w ogóle o takiej autorskiej pozycji wobec historii życia, jaką sobie opowiadam. Jak mówiłaś przed chwilą o tym, że można sobie przebaczyć różne rzeczy, no to pomyślałam, że w tym jest jakiś kawałek też właśnie autorstwa, czyli mając takie życie, jakie miałam, mając lat, nie wiem, 70, 80, 90, mogę popatrzeć na nie i też w jakimś sensie, no może nie zmienić gatunek filmowy, ale czy ty wierzysz w coś takiego, że można zrobić to, co on nazwał chyba ponownym, to się nazwał chyba reauthoring, nie? Ponownym wejściem w pozycję autorską, takim jakby ponownym, że jestem wtedy kim? Scenarzystą, który stworzył jakby nowego opisu tego, co się wydarzało. Na przykład, daj jakiś przykład. No, mogę sobie wyobrazić, że ktoś może mieć na przykład
opis, do którego jest przyzwyczajany od dzieciństwa, że jest stale krzywdzony i ma gorzej. I że może mieć poczucie takiego okaleczenia swojego życia tym, że wierzy w ten opis przez całe życie. I gdyby mu się udało wyjść poza ten opis, na przykład w terapii często coś takiego się robi. Właśnie terapia jest próbą wyjścia poza opis, który się do tej pory posiada i który często jest włożony w nas bardziej, że my nie autoryzujemy tego opisu, tylko przyzwyczajamy się do tego, jak różne doświadczenia, których doświadczaliśmy jako dzieci albo jako istoty młode, pod wpływem tych doświadczeń tak bezwiednie się tworzy pewien opis. Czasami on jest wręcz nam jakby wrzucany przez innych i my go tak jakby przyswajamy. Tak jakby i połykamy przez sen. Połykamy bezwiednie, tak. I teraz można sobie wyobrazić, że starość na przykład może nam pozwolić popatrzeć na przykład na naszych rodziców innymi oczami, prawda? Zrozumieć poprzez to, co sami przeszliśmy, jakąś na przykład jakiś trud, którego oni mogli doświadczyć. To może sprawić, że możemy o nich zacząć inaczej myśleć, prawda? I że możemy im część tego, co było nie do wybaczenia, wybaczyć. Albo że możemy nabrać dystansu do słów, które opisywały nas same, gdy oni o nas mówili. I możemy się opisać nowymi słowami. Więc mamy ogromny wpływ. Ja bardzo lubię tą myśl, że przeszłość nie jest czymś nieruchomym i orzeczonym, tylko że mamy wpływ na przeszłość. A jak to było z tym czasem? Pamiętasz, mówiłaś coś takiego, że jakiś nie wiem, święty jakiś, czy jakieś inne, coś było jak to było? Święty, chyba Augustyn mówił, że jest czas teraźniejszy, czas teraźniejszy przeszły i czas teraźniejszy przyszły. Co to znaczy? Że zawsze z tego, co jest teraz, patrzymy na przeszłość i z tego, co jest teraz, patrzymy na przyszłość. I możemy patrzeć. To nie jest jakiś pstryk. Kupiłam sobie różowe okulary i teraz uważam, że wszystko było cudowne, co było trudne, ale że możemy jakąś mniej lub bardziej żmudną pracą przekształcić ten czas teraźniejszy, przeszły, zmienić jego, nie wiem, koloryt, melodię. Poprzez to, co sami przeżyliśmy, zmienia się nasz sposób patrzenia na to, jak zachowują się i co myślą inni, prawda? I dlatego osoba, która wiele przeżyła, może jakby mieć bogatszego repertuaru odczytywania zachowań innych ludzi. Jeżeli oczywiście będzie kimś, kto życia używa w sposób twórczy i autorski, prawda? A powiedz, używać życia w sposób twórczy i autorski, jak to na przykład mogłoby wyglądać na poziomie takiej, nie wiem, tkanki życia, jakiegoś, wiesz, obrazu czy konkretu, że jak ja mogę na przykład poznać, czy używam życia w sposób twórczy i autorski? Po czym to się poznaje? Chętnie na to odpowiem, chociaż jeszcze miałam dopowiedzieć, co jest fajnego w starości i teraz mam rozdarte serce, czy pójść w to pytanie, czy uzupełnić. To dopowiem szybciutko, dobra. Żeby już odfajkować tamto i powiem ci, bo tak sobie wyobrażam, że jeszcze z takiego, że najważniejszy jest ten zbiór rzeczywiście, wydaje mi się, że ten zbiór jest naszym takim zasobem, z którym nie krem, nie skóra, nie stanowisko w pracy, tylko ten wewnętrzny zbiór, który nas nie opuści i to, co w nim się znajduje, jest naszym zasobem. Jest fajną rzeczą w starości jest to, że ma się już życie, tak jakby to być załatwione. Już się jakby kimś było, już nie pracuję albo pracuję, już nie urządzam życie. Już się za kogoś żyło, już się z kimś żyło, już się z kimś ewentualnie rozwiodło. Tak.
Tak, ona mówi, nie mam roboty układania życia. To jest też wspaniałe, bo to jest pewna ulga, tak? Jest wspaniałym przeżyciem ulgi to, że wprawdzie jest przykry ten etap, że nie płyną te dostawy narcystyczne, prawda? Nie jesteś najpiękniejsza na balu, nie jesteś taka chciana, nie jesteś taka ważna. Inni już zajmują te miejsca, na których ty siedziałaś poprzednio. Ale jeżeli się człowiek troszkę z tym oswoi, to się robi kapitalnie, bo jest rodzaj takiego uwolnienia od tych takich jakby trosk zabiegania albo pilnowania tych pierwszych miejsc, albo tych występów, tych dostaw, żeby do ciebie przyszły. Że jeżeli wiesz, że nie przychodzą, no i żyjesz sobie dalej, to możesz po prostu w jakimś sensie uznać z wielkim, przyjemnym stanem wolności wewnętrznej, że nic ci się nie dzieje, jak tego nie ma. I że to jest, że brak wezwania do starania o to, do zabiegania o to, jest jakimś dobrem również. No i rozumiem, że wtedy może się też właśnie zwolnić przestrzeń na ten twórczy i autorski sposób życia, no właśnie już wolny od tego, że ale czy ja ładnie namalowałam, ale czy ja dostanę piątkę, ale czy ja awansuję, ale czy ja zarobię. Robi się przestrzeń na co? Robi się przestrzeń, o ile się zrobi, bo może się zrobić przestrzeń na gorycz, poczucie, że już jestem nieważna, córka do mnie dzwoni raz na 2 tygodnie. To nie było nikt o mnie. Już o mnie, tak. Nikt już o mnie nie dba i tak dalej. Może się zrobić przestrzeń na gorycz, albo na rozpacz, albo na lęk, ale jeżeli się odpowiednio wcześnie ma włączone pewne czujniki, ma się aktywnych, przygotowujących mnie do tego, żeby starość była przywitana w jakimś sensie przeze mnie, a nie tylko spadła na mnie znienacka, choć próbowałam ją odepchnąć, to wtedy ten zbiór się dobrze tworzy, się taki zbiór, w obrębie którego można się uczyć. No, ja bym powiedziała tej aby mądrości. I teraz w jakim sensie można być, na czym, o co chodzi z tą mądrością, jak się jej uczyć? W jakim sensie to jakby odróżniania, co jest błahe, a co jest ważne. I teraz nigdy bym nie powiedziała, że na przykład miłość, albo tolerancja, albo wolność jest błaha. Ale na przykład skóra, no może być błaha, prawda? Albo uroda może być błaha, albo pozycja może być błaha, albo kasa może być błaha. Więc w sumie można sobie właśnie tak na pociechę pomyśleć, że się traci rzeczy błahe, a jeżeli człowiek się nauczy w międzyczasie rozumieć, że to są w sumie rzeczy błahe i cenić i widzieć, co błahe nie jest, to wtedy ta strata jego nie jest taka, ta na starość następująca strata nie jest taka rozpaczliwa, prawda? Przypomniało mi się, jak Olga Tokarczuk powiedziała kiedyś o takim doświadczeniu stawania się niewidzialną, jako kobieta, potem dostała Nobla, więc to była jakaś wyraźna, wydaje mi się, inna informacja od wszechświata, ale mówiła o tym, że jakoś po 40 takie doświadczenie właśnie, no, że się nie jest już tym obiektem, no powiedzmy seksualnym, czy tak, że tam, nie wiem, nie gwizdają za tobą na ulicy czy coś. I mówiła o tym właśnie, o jakimś doświadczeniu uwalniającym. Równocześnie myślę sobie, no na przykład o takiej jednej kobiecie, którą znam, która się, no zresztą myślę, że jest więcej niż jedna taka kobieta, która się niezwykle uwiesza na tym pragnieniu i właściwie jej tożsamość jest prawie umiejscowiona w tym pragnieniu, żeby nigdy to nie nastąpiło, żebym nigdy nie zaczęła być niewidzialna. No i wszystkie wysiłki, pieniądze, relacje, no jakoś stają się temu podporządkowane. Tak jak powiedziałaś na początku, to jest skazane na porażkę, a równocześnie myślę o tym, że no jest
tak zwany kult młodości jest częścią naszej kultury i w kontekście kobiet też być może szczególnie. Ja na przykład mam totalną alergię na takie heheszki wokół urodzin, że kolejna osiemnastka. No mam poczucie, że umniejszanie wieku kobiety i też, że my same no na przykład się, nie wiem, nie przyznajemy. Byłam ostatnio u kosmetyczki. Wpisywałam coś w kwestionariusz, tam wpisywałam wiek i ona mi się na początku spytała, prawdę napisałaś? Czy, tak, wiesz, spytała się, no bo najwyraźniej są różne w tej sprawie zwyczaje. No i w każdym razie cały ten wątek takiego nieprzyznawania się do swojego wieku, czy redukowania swojego wieku, no wydaje mi się, że to jest chyba jeden z powodów, dla których chciałam właśnie porozmawiać o starości, że to jest jakaś wielka szkoda, którą sobie robimy, tak jak gdyby usiłując właśnie odjąć sobie z tego zasobu, jakim jest historia mojego życia i fakt, że to życie trwa, moje życie trwa 52 lata. No tak, i pojawiło się we mnie coś takiego i nie chciałabym, żeby było krótsze. Nie chciałabym, nie ma takiego roku, który bym chciała wyjąć, żeby mieć 51 albo 10, żeby mieć 42. Że to jest moje, ja tego chcę, ja się do tego przyznaję. Ja się jakby kłaniam też no wysiłkowi, który włożyłam w swoje życie, no bo przecież życie to jest w życiu jest dużo zmagania. No i wydaje mi się strasznie straceńcze. I też widzę to wśród wielu bardzo młodych kobiet i naprawdę mnie to trochę tak zamraża. No na przykład desperacja tych starań wokół tego, żeby jak najpiękniej, jak najbardziej w cudzysłowie idealnie wyglądać. Nie wiem, jak ty na to patrzysz, na te wszystkie, wiesz, selfiki. No nie jesteś na Instagramie, więc nie widzisz, co się tam dokładnie, że tak powiem, odbywa. Ale jak patrzysz na to? No ja na to patrzę, bym tak powiedziała, że jest miło jest ładnie wyglądać i młodo wyglądać. I nie chciałabym wejść w stan, w którym bym miała udawać, że właściwie jest mi wszystko jedno, czy wyglądam całkiem staro, czy mniej staro. I wolę wyglądać mniej staro. I chciałabym, a jeszcze lepiej by było wyglądać młodo. Nie ma o czym mówić. I natomiast wydaje mi się, więc nie ma co temu zaprzeczać, mi się wydaje, albo pogardzać na przykład takimi usiłowaniami. Natomiast jest niebezpieczne, tak jakby człowiek nie traktował tego pragnienia i powiedzmy tego dobra młodego wyglądania jako jednego z wielu różnych rzeczy, tylko jako coś, co miało być jedną z głównych tras, na których miałby odbywać wysiłki swojego życia, prawda? Trzeba mieć równoczesny stosunek do tego, ja bym chciała mieć, że to jest no, przyjemne, ale w jakimś sensie należy właśnie do tych rzeczy błahych. Nie ma to rangi, prawda? Żeby mieć, nawet jeżeli istnieje aktywne takie staranie, to żeby mieć równoczesne, no pewien rodzaj, no dystansu do tego, prawda? Żeby to nie było centralne. Tak, żeby to nie było centralne, tak. Żeby człowiek wiedział, że to jest taka sobie ścieżka, no dość miła i czemu jej nie używać, tylko żeby nie uważać, że to jest jakby coś, co ma zabezpieczyć na przykład moje życie, albo moją wartość, albo moje dobro, prawda? Chciałabym spytać ciebie jeszcze o ten wątek patrzenia na historię swojego życia i no tego obszaru wolności, który mamy w kształtowaniu tego, jak same na siebie patrzymy. I rozumiem, że dotyczy to też innych ludzi, no bo historia naszego życia jest przecież powiązana z historią ludzi, których kochaliśmy, kochamy, albo którzy no jakoś byli dla nas ważni. I jakoś szczególnie mnie porusza taki wątek relacji między matką a córką. Patrzę na warsztatach, które prowadzę, na pełne bólu historie córek o matkach.
bardzo często tak naprawdę mam takie poczucie, że te momenty, kiedy matki jakby, no mówiąc umownie, nie stawały na wysokości zadania, co mogło przybierać, no mogło być jakąś łagodną formą nieobecności albo nawet do przemocy włącznie, że te historie się dużo bardziej w takim wspomnieniu dorosłej już dzisiaj kobiety wybijają niż te jasne obrazki, albo taka no, codzienność, że mama tam robiła kanapki, zaprowadzała do szkoły, robiła sweter na drutach, ale kiedyś na przykład, nie wiem, powiedziała mi, że jestem głupia i teraz całe życie już, to jest dla mnie jakby centralna historia o mojej matce, że moja matka mi powiedziała, że jestem głupia. Mam poczucie, że jest coś takiego w, no nie wiem, w psychice, co sprawia, że nierównouprawnione są te jasne i ciemne historie. I dla mnie to jest też takie pytanie, co ja jako, powiedzmy, dorosła, starzejąca się kobieta mogę zobaczyć w mojej matce, akurat nie mówię o tobie teraz, tylko tak mówię abstrakcyjnie. Mam poczucie, że ciebie jakoś widzę bardzo dobrze i że właściwie moim głównym uczuciem jest wdzięczność. Ale są trudniejsze historie niż moja. I wtedy co ja mogę zobaczyć, starzejąc się, co ja mogę zobaczyć w mojej matce? I to jest trochę też takie pytanie, czego córki o matkach nie wiedzą? A co mogłoby im pomóc też w przeżywaniu ich własnego życia lepiej? Dla mnie w terapii najbardziej takim poruszającym odkryciem, do którego czasami się dochodzi poprzez kontakt z jakimś obecnym w życiu kobiety smutkiem, jest albo zaniedbaniem, albo jakimś takim odblaskowieniem życia, że najbardziej bolesnym dla mnie odkryciem, do którego czasami dochodzi się, jest to, że niektóre kobiety, bo rozumiem, że pytanie, nie wiem czemu dotyczy kobiet, ale myślę, że jeśli chodzi o mężczyzn, można by mówić o zupełnie podobnym zjawisku. Ale powiem o kobietach. Że to jest to odkrycie, że taka kobieta odszukuje w sobie, bo to wymaga jakby pracy, zagłębiania się, tak jakby przebijania się przez różne zasłaniające to przeżycie, czy to pytanie, takie obrony powiedzmy. W każdym razie, że taka kobieta dochodzi do odsłonięcia w niej pytania albo poczucia, że matka jej nie kochała, że nie była chcianą istotą, że mogła na przykład zniszczyć życie swojej matki, bo sprawiła, że matka wyszła źle za mąż i albo miała jakąś hańbę przedwczesnego jakby dziecka, które się urodziło przed ślubem, albo nie zrealizowała przez to jakiegoś swojego losu, albo z innych powodów że dziecko zepsuło jej życie, albo że interpretują sobie zachowania takie jak na przykład pewien chłód matki, albo zaabsorbowanie innymi sprawami, albo wybieranie innego dziecka w ten sposób, że nazywają sobie to tym, że matka nie kochała. I teraz mi się to wydaje zawsze myślą niemożliwą w jakimś sensie. Czyli ty czujesz oraz uważasz też z pozycji no, osoby, która się tym zawodowo zajmuje, że matki jako reguła kochają swoje dzieci. Nawet wtedy, kiedy dzieci tego nie czują. Tak. Albo nie pamiętają jako dorośli. I teraz, a w każdym razie, znaczy, po pierwsze tak właśnie uważam, że matki kochają swoje dzieci. Nawet matki, które oddały swoje dzieci, prawda? Albo matki, które były niedobre dla swoich dzieci. Ja uważam, że kochają. Możliwe, że nie chcę mówić w tej chwili o ojcach, mówimy o matkach. Teraz natomiast i wydaje mi się, co drugie, że myśl
ta, która siedzi wewnątrz człowieka, że moja matka mnie nie kochała, jest myślą, co by nie było trującą i niepotrzebną. Nie jest to dobra myśl, tak? I teraz, i w związku z tym, ja w terapii zawsze podważam tą myśl. Staram się podważyć tą myśl. Uważam, że w jakichś niezwykłych wypadkach mogłabym uniknąć, widzieć wartość w niepodważaniu tej myśli. I kiedy tą myśl się podważa i można ją zamienić na myśl, że moja mama była bardzo zmęczona, albo miała trudny początek małżeństwa, albo nie umiała, bo sama nie była tak wychowana do tego, objawiać uczuć w sposób spontaniczny. Była smutna, miała depresję, albo jakieś inne. Ale to się zamienia. To jest inna opowieść niż, że matka nie kochała mnie, prawda? Więc jeżeli można tą myśl wyjąć, to się robi zmiana życia właściwie od wyjęcia tej myśli, tak? I w tym alternatywnym scenariuszu, czy alternatywnych scenariuszach, które są już o matce, o jej życiu, to co rozumiem i łączy, to jest to, że ja wtedy patrzę na matkę jako na człowieka, który miał swój los. Miał swoją matkę, babkę, prababkę, męża i tak dalej, różne inne uwarunkowania. Czyli przestaje patrzeć na matkę tak jak niemowlę patrzy na matkę jako na, nie wiem, no wszechświat, Pana Boga, jedyną jakby istotę, czy jedną z dwóch istot. I patrzę na matkę jako na kobietę. No z takich mniej dramatycznych dekoracji. Ja pamiętam, że myśmy kiedyś miały taki, nie wiem, czy pamiętasz, miałyśmy taką sytuację, że pojechałyśmy na obiad razem i ja cię zaczęłam pytać, że poprosiłam cię, żebyś mi opisała swoją ulubioną sukienkę z młodości. To jakoś było piękne dla mnie doświadczenie. I jakieś inne pytania też ci zadawałam, takie jakby wyjmujące spoza roli. No bo przecież mama jest dziewczyną, kobietą, starszą panią, jest człowiekiem, który ma osobny los, a nie tylko kimś, kto mi zrobił więcej albo mniej krzywdy, czy dał więcej albo mniej. Tak, mi się to wydaje bardzo ważne i często jakby niepraktykowane, że się ludzie nie wzywają albo nie pragną, nie powstają w nich pragnienia jakby poznawania siebie wzajemnego. Tylko, że te sprawy jakby codzienne i to, co na bieżąco się odbywa, przesypuje możliwość dostępu, czy w ogóle takie podróże wewnętrzne w stronę jakby świata przeżyć, przeszłości czasami, tych, którzy są nam bliscy. Bo też ból, czy poczucie krzywdy, które na przykład może być wpisane w tą narrację, którą sama sobie opowiadam, mi to może zasłonić, prawda? I dopóki właśnie ta nie zaryzykuje wiary w to, że moja mama mnie kochała, no to wtedy to będę w jakimś sensie uwięziona. I będę i strażnikiem, i więźniem, będę wszystkimi postaciami i ścianami celi, będę po prostu, będę siedzieć w tym więzieniu. Dla mnie jest też takie pytanie, czy późnej dorosłości można się zacząć przyjaźnić jakby na nowo z mamą, z matką, z którą na przykład no właśnie było ciężko, albo ona była naprawdę jakoś też w dorosłości kobiety krytyczna, przykra dla niej. No to, co jest taką matematyczną prawidłowością, to jest to, że w jakimś sensie różnica wieku między matką a córką się zmniejsza. Tak? To znaczy, no jak nie wiem, jak ja miałam rok, a ty miałaś 22, tak? No to wtedy ta różnica była gigantyczna. Dzisiaj już jest dużo, jakby spłaszcza się ta różnica i być może to też jest jakaś okazja, żeby wtedy, kiedy moja matka, kiedy mama w ogóle staje się starą kobietą, może się coś innego z
staje możliwe, dostępne? Jeśli tak, to jak można ten dostęp uzyskać? Co może ułatwić taką nową przyjaźń? Albo być może pierwszą przyjaźń między matką, między starą matką, a jej córką w średnim wieku? No, pewnie to jest jakby nie do odpowiedzenia pytanie, bo zależy od poszczególnych istot. I rozumiem, że mówimy też o jakby procesie, który w jakimś sensie musiałby być wzajemny, prawda? To znaczy, że matka musiałaby zobaczyć, co czasami jest dla matki trudne, że ma do czynienia z dorosłą istotą, a nie kimś, kto podlega jej wychowywaniu i wobec którego ma zachowywać tą starą pozycję, prawda, osoby, która kształtuje, ale która się nie odsłania specjalnie, prawda, bo w przyjaźni dochodzi do wzajemnego odsłaniania się, więc no, to jest pytanie, czy też nie tylko córka będzie gotowa, ale matka będzie gotowa, prawda? Ale mnie się wydaje, że po pierwsze dużo procesów można zrobić jakby u siebie samej i że to są jakby procesy, te zmiany patrzenia, które są aktami wolności od jakiegoś zapisu, który mnie uwięził, prawda? Czyli co ja na przykład mogę zobaczyć? Co kobieta... No na przykład kobieta może zobaczyć, że jej matka jest smutna. Albo może zobaczyć, że jej matka wstydzi się tego, że jej nie okazywała uczuć. Albo że jej matka nie może okazać uczucia, prawda? Ale może możliwe, żeby mogła wziąć to uczucie od córki, prawda? I zarazić się. Albo tym nawet nie zarazić, ale coś innego by zaszło. Mnie o to chodzi, że wszystkie te akty reautoryzowania, posługując się łajtowskim określeniem życia, czyli myślenia nie uwolnionego takiego stereotypu, czasami bardzo jakby przykrego wewnętrznie, chociaż są też oczywiście też bardzo niebezpieczne stereotypy idealizacji, prawda, że wszystko było super, nic nie było źle i wszystkie te krzywdy, któreśmy doznali, nie mogą brzmieć w nas, tylko muszą być głuszone, prawda? No bo musimy chodzić w rękawiczkach i mówić, że u nas w rodzinie wszystko było doskonałe, prawda? Więc w każdym razie mówimy o pewnych przekroczeniach tego wyzwoleńczych porzuceniach opisów, w których jesteśmy uwięzieni i które powtarzamy z automatu, prawda? I to, żeby te opisy dotyczące relacji, postaci, więzi, czy nas samych, mogły być tak jakby swobodnie zmieniane, mi się wydaje, że jest bardzo twórczym procesem, który daje nam wpływ na przeszłość, a jeżeli rodzice żyją, czy osoby ważne żyją, daje nam możliwość wykonywania ruchów niezgodnych z poprzednim scenariuszem, z których wynika jakiś uroczy nieporządek, który dla mnie jest, co by nie było pewną wartością niebycia w pewnym takim, w takiej sztampie. Tak, nie jeżdżenie tramwaj po tych samych torach i przyszło mi do głowy, że gdyby to przełożyć na pytania, to można by na przykład zadać sobie pytanie, co mogę zobaczyć w mojej mamie, ale teraz myślę właściwie, że to może dotyczyć też, co mogę zobaczyć w sobie samej, co mogę zobaczyć może w moim partnerze czy partnerce, coś, czego nie wiedziałam. Jak mogę rozluźnić tę historię? I przyszło mi jeszcze do głowy takie ćwiczenie, no bo chyba mi się we mnie duch trenerki się we mnie chyba odezwał, że od razu sobie myślę, jakie ćwiczenie? Że na przykład mogłabym, można wziąć stary album rodzinny, jeśli jest, albo jakieś zdjęcia ze strychu czy piwnicy i poszukać tam jakichś tropów, podpowiedzi,
które pomogą rozluźnić tą historię. No bo jak rozluźniam historię swojej na przykład krzywdy, no to rozluźniam też, no robię właśnie przestrzeń, coś odpada, jakiś fałsz odpada i robi się miejsce na prawdę, która zawsze jest złożona. No bo to tak jak z serialami, nie? No w dobrym serialu nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy ten jest dobry, ten jest dobry, czy ten jest niedobry, ta jest dobra, czy ta jest zła. Robi się miejsce na taki opis, który też pozwala, żeby życie płynęło, a nie no, po prostu odtwarzało to, co się nazywa tymi starymi programami. Nie? Że mogę, tak, czyli mogę sobie na przykład przejrzeć zdjęcia i poszukać czegoś, czego nie widziałam wcześniej. Albo co jeszcze? Mnie na przykład takie coś przychodzi do głowy i wydaje mi się, że to jest atrakcyjne wyobrażać sobie, powiedzmy, że jeśli miałabym do czynienia z taką, powiedzmy, osobą, która jest głęboko przeświadczona, nawet nie wiedząc o tym i odkryła właśnie to, że jest głęboko przeświadczona, że nigdy nie była kochana przez swoją matkę, na przykład, to byłoby ciekawe dla niej eksperymentowanie, że gdyby się okazało, że dałoby się stwierdzić, bo takie jakieś maszyny wymyślono, że mogą to stwierdzać, czy była kochana, czy nie. Ale wyniki są takie bez dyskusji po prostu. Albo, nie wiem, Duch Święty to objawia. To, czy gdyby ten Duch Święty objawił, tak jakby przekazał wiadomość, z którą nie ma rozmowy, bo od Ducha Świętego pochodzi jakby no, prawda jednoznaczna. Albo Duchy Nieświętej, albo sobie że matka kochała, tylko nie umiała tego odpowiednio strawić, więc gdyby powstała ta myśl, to jest myśl rewolucyjna oczywiście, to co i gdyby ta myśl, gdyby człowiek pokornie ją przyjął, jako nową prawdę, której nie widział wcześniej, to co innego, co z tej, posiadając tą myśl, człowiek zrobić coś nowego, czego nie zrobiłby do tej pory, prawda? Ja to zobaczyłam. Co ta myśl by w nim zrobiła nowego? Możliwe, że uśmiechnąłby się do tej matki, albo by na przykład nie zdenerwowałby się jakimś jej zdaniem, albo by za coś podziękował, prawda? Albo coś by się przypomniało, co było za słonięte. Więc, że fundamentalne myśli robią krajobraz im towarzyszący, prawda? I zmiana pewnych fundamentalnych przekonań zmienia krajobraz towarzyszący i wprowadza jakby więcej wolności, no takiego jakby twórczego ruchu, żeby nie być w pewnych uszkadzających, jeżeli są uszkadzające, jakby schematy rozpoznawania i zachowywania się. No, jeżeli uznam, że byłam i jestem kochana, to właściwie wszystko się od tego zmienia. Tak jak w tej piosence i coś tam na stole, i lampa, i drzwi, i wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. W tej piosence, nie pamiętam, kto jest autorem słów, ale piękna jest ta piosenka. Skaldów chyba piosenka. Tak, ale teraz ją Sanach pięknie śpiewała. Że no, zmienia się krajobraz mojego życia. Być może mogę też, mając tyle lat, ile dzisiaj mam, albo będąc też starą kobietą, zobaczyć swoje życie właśnie w taki sposób. Może mogę zobaczyć, że na tyle, na ile umiałam, też kochałam siebie. Zobaczyć też historię stawania jakoś przy sobie samej. No to taki wątek, który, jak wiesz, jest dla mnie też ważny. Mam poczucie, że od tego się jakby wiele zaczyna, na ile jestem sama ze sobą w przyjaźni. I tak jakby, że od tego przekonania bije jakiś rodzaj blasku i może mogę to zaryzykować, niezależnie od tego, ile mam lat. To ja bym się chciała ciebie na koniec spytać, na co się cieszysz? Ja jestem człowiekiem otoczonym powodami do radości. Dlatego właśnie uważam, że nie znam prawdziwych bólów starości.
Dlatego, że ja jestem po prostu otoczona powodami do radości. Z pewnym wstydem o tym mówię, bo to tak jakby ktoś mówił, ja posiadam całą masę dobra. Ale też zbudowałaś to, mam. No, może tak, ale w każdym razie ja jestem otoczona powodami. Powiedz ze wstydem. No, ja się cieszę na to, że na twoją obecność w moim życiu, prawda, na obecność innych bliskich w moim życiu. Ja się cieszę. Przepraszam, że się tak zastanawiam, ale chciałam odpowiedzieć jakby niepowierzchownie na to. Ale w ogóle na to pytanie, bo oczywiście mogłabym powiedzieć, no cieszę się, że jadę na wakacje, prawda? Ja cały czas właśnie o tym myślę, że jedziemy na wakacje. I oczywiście jadę na wakacje i bardzo się na to cieszę. I potrzebne mi są takie rzeczy, jak wyjazd na wakacje, jakiś ruch, spotkanie z ludźmi. To są jakby bardzo ważne dla mnie dobra, które teraz mają nastąpić i przyjdą. Ale mi się wydaje, że ja mam radość głębszą, jak gdyby. I że ta moja głębsza radość, która jest jakimś stanem prawie, że towarzyszem wewnątrz mnie obecnym, to jest rodzaj radości, że dostępuje możliwości życia, czyli że mogę mieć doświadczenie istnienia, bo uważam, że samo doświadczenie istnienia jest jakby niezwykłym dobrem, że mogę tak jakby no, myśleć, czuć, widzieć, oddychać, że mogę mieć doznania duchowe, że sama obecność tego istnienia jest dla mnie wielkim dobrem, które jakąś radość we mnie jakby stale tworzy. Ale fajnie mieć szczęśliwą mamę. Maria de Barbaro, psycholożka, terapeutka, była dzisiaj moją gościnią i rozmawiałyśmy o starości jako ważnej jakości, w cudzysłowie cnocie, dobrego dla was. Dziękujemy. Ja tobie, Natalio, dziękuję za tą rozmowę. Bliskość z Matką Ziemią, przyziemność, rozkmina, powolność, serdeczność, frajda, starość. Tak widzę nowe cnoty niewieście. Posłuchajcie. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Empik Go. Więcej odcinków tej serii, inne podcasty oraz tysiące audiobooków znajdziesz w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Masz 7 dni za darmo. Empik Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco.